Wreszcie o co chodzi? O Justynę. Słuchaj, sprawę tak nagle ruszyły z kopyta. Ona ma wolną chatę, rozumiesz? O, proszę, gratuluję. Nie ma czego, jak mam być szczery, to się nie popisałem. Naprawdę? Biedactwo. No wiesz, jak jest. Niekoniecznie. Ona nawet chciała. Proszę cię, daruj mi szczegóły. No okej, ale słuchaj, to nie to. W każdym razie nie tylko to, rozumiesz? Nie, no właśnie nie rozumiem i nie wiem, dlaczego ciągle mówisz do mnie zagadkami. No możesz normalnie, tak jak człowiek, powiedzieć, o co chodzi? Ja jej nie kocham. A myślałeś, że tak? No pewnie, że tak, no. Podobała mi się. No ale to jej to samo. No tak, ale dopiero dzisiaj o tym pomyślałem. Znaczy ona cały czas mi się podoba, w pewnym sensie. Tylko, żeby na całe życie? Nie no, nie wiem, co mam robić. Czuję się beznadziejnie, no. Przecież nie mogę jej teraz tego powiedzieć. Dopiero co się, wiesz, pozbierała po tym wszystkim. Chodzi na terapię, no i ja mam teraz się jeszcze jej dołożyć. Przecież będę niewiele lepszy niż ci, co jej wrzucili tę cholerną tabletkę. To prawda. No i co mam robić? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale powiem ci jedno. Nie wiem, czy ci to pomoże, czy nie. No. Porządny jest ciebie facet. Nie, no, daj spokój. No, bo jesteś tylko facetem. Ale jeśli byłbyś taki wtedy, kiedy byliśmy razem, to myślę, że nie pozwoliłabym ci odejść. Dopiero dzisiaj mi o tym mówisz? Właśnie, bo my to już wiemy. Ale jeżeli chodzi o Justynę, to myślę, że powinieneś z nią szczerze porozmawiać. Tylko tyle mogę ci poradzić. Chyba musimy już iść, ty też. Chłopcy, idziemy! Podwiozę was, co? Nie, dzięki. Przejdziemy się. Muszę im jeszcze kupić t-shirty na lato, bo powyrastali. A ty idź pogadaj z Justyną. Chłopcy, pożegnajcie się z tobą. Piątka. No, idź. Pa. Pa.